Dzień dobry. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi powitać Was na kolejnym cyklu Czwartków z humanistyką. Reprezentuję Katedrę Lingwistyki w Biznesie, która to katedra pewnie jest dosyć lingwistyki stosowanej, a kierunek lingwistyka w biznesie. Mam świadomość tego, że to taki trochę płynny kierunek i nie bardzo wiadomo, z czym go jeść, więc chciałabym i ja, i moi koledzy na kolejnych wykładach pokazać Państwu, że lingwistyka to jest ogrom możliwości i ogrom potencjałów. I dlatego też dzisiaj chciałabym zacząć od tego, że zadam Państwu pytanie. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, do kogo należy kultura? I czy kulturę można ukraść? Prawdopodobnie przychodzą Wam teraz do głowy jakieś takie obiekty indywidualne, jakiś obraz, który można ukraść. Ale na przykład, czy można ukraść paski łowickie? I o tym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Zacznę od przykładów zawłaszczeń materialnych, bo takie były od dawna. I to, co widzicie Państwo za moimi plecami, to są marmury partenońskie, czasami nazywane marmurami Egina. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie Lord Elgin w początku XIX wieku odkuł je w dosyć barbarzyński sposób z greckiego Partenonu. Potem zbankrutował i musiał je odsprzedać koronie brytyjskiej. Powstawało od samego początku wątpliwości, czy należy przyjmować taki obiekt do europejskich muzeów. Już wtedy niekoniecznie godziło się to z pewną wrażliwością społeczeństwa. I dlatego też dyrektorzy British Museum, które przyjęło te marmury, obiecało, że kiedy tylko Grecja odzyska niepodległość, to marmury zostaną zwrócone. Właściwie od samego początku władze Grecji starały się o zwrot tego niewątpliwie unikalnego dziedzictwa. Niestety Brytyjczycy odmawiali. Bardzo regularnie Grecy występowali z prośbą i natykali się na mur niezrozumienia. Ostatnio, w 2003 roku, dyrektor tegoż muzeum powiedział, że marmury są dłużej w tym muzeum niż istnieje wolna Grecja i dlatego tam zostaną. I zaproponował Grekom, żeby zrobili sobie wirtualną prezentację tychże marmurów. Kolejny przykład, trochę bardziej egzotyczny, ale z trochę lepszym zakończeniem, to jest przykład dziedzictwa afrykańskiego. To, co widzicie Państwo na slajdzie, to jest figurka króla Behanzina. Był to ostatni władca Królestwa Dahomey. I kiedy ponad 100 lat temu Francuzi to królestwo podbili, zrabowali setki tysięcy artefaktów z tych pałaców. Na szczęście, tak jak powiedziałam, ta historia kończy się trochę lepiej. Dlatego, że Emmanuel Macron, który wizytował byłe francuskie również kolonie w pewnym momencie, powiedział, że zrobi wszystko, żeby tę część przynajmniej tych obiektów oddać. I faktycznie to się stało. Powoli, po kilka, po kilkanaście obiektów zaczyna wracać do prawowitych właścicieli. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego mówię tutaj o kilkunastu zwróconych zabytkach? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na kolekcje muzealne europejskie, to okazuje się na przykład, że w belgijskich muzeach tego, co nazywamy dziedzictwem Afryki subsaharyjskiej, jest 300-400 tysięcy obiektów. Podobnie wyglądają kolekcje muzeów brytyjskich i francuskich. A afrykańskich? Żadna z kolekcji nie przekracza 3000 obiektów. Dlatego też zwrot nawet kilkunastu jest tak ważny i cenny. Ale to były te materialne przykłady. Ale kulturę można ukraść nie tylko w materialny sposób. I teraz trzy przykłady ze świata. Najpierw właśnie. Co to znaczy ukraść kulturę? Na ten temat
Dyskusja zaczęła się właściwie dopiero w XX wieku, pod koniec XX wieku. I tutaj macie Państwo tytuł eseju, który został napisany przez członka jednego z rdzennych ludów Kanady. I zatytułowany on jest "Przestańcie kraść nasze historie". Tak więc wyraźnie widać, że już nie chodzi o to materialne zawłaszczanie. Wtedy właśnie zaczęła się dyskusja, w której zaczęto rozmawiać o tym, co to znaczy zawłaszczyć cudzą kulturę, i zdefiniowano zawłaszczenie jako zabieranie z kultury, która nie jest kulturą własną, własności intelektualnej, ekspresji kulturowej, artefaktów, historii i wiedzy. I tutaj właśnie zaczynamy historię o tych innych przywłaszczeniach. Chciałabym zacząć od pewnego bóstwa, którego prawdopodobnie Państwo nie znacie, dlatego że to jest bóstwo, powiedzmy tak, plemion meksykańskich. Nazywa się Kokopeli i było przedstawiane, jak Państwo, tutaj słabo widoczne, ale to są oryginały naskalne, tutaj z boku macie Państwo odwzorowanie i przekształcenie tego bóstwa w kulturze współczesnej. Dlaczego to jest problem? No wydawałoby się, ktoś sobie wziął rysunek naskalny i zrobił z niego coś innego. Zrobił z niego na przykład to. Widzicie tutaj Państwo zasłonkę prysznicową, którą znalazłam na jednym z serwisów sprzedających, tak? I wielką figurę tegoż bóstwa przed jednym z barów gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest złe? Dlaczego to jest niewłaściwe? Ano dlatego, że zabrano owoc czyjejś pracy, czyjejś kultury właśnie, pozbawiono go sensu, wartości emocjonalnej, religijnej, kulturowej, ideowej, jakiejkolwiek, powielono go w milionach egzemplarzy, a jutro taki sam los spotka na przykład Buddę, a może na przykład Chrystusa, bo dlaczego nie? Skoro zawłaszczamy kulturę, to może to dotknąć bardzo różnych postaci. Obiera się te obiekty, tak jak powiedziałam, z ich wartości jakiejś tożsamościowej na przykład, a potem dokleja się, po to, żeby się sprzedawało lepiej, inną, zupełnie niezwiązaną z tym obiektem historię opowieść. Zwykle, jeżeli nie bardzo rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, to pewnie ktoś na tym korzysta. Czasami korzysta bardzo konkretnie. To, co widzicie Państwo po środku, to jest tradycyjny strój jednego z meksykańskich, no powiedzmy, plemion, tak to dla uproszczenia określmy. I pewnego razu kobiety z tej wspólnoty z ogromnym zdziwieniem zauważyły, że znowu na modowych portalach bliźniaczo podobne wytwory są sygnowane, w tym przypadku akurat nazwiskiem projektantki Isabel Maran. To jest kolekcja wiosna-lato 2015. Nie byłoby w tym pewnie wielkiego problemu, gdyby nie fakt, że nikt się z nim nie kontaktował w żaden sposób, nie prosił o możliwość wykorzystania i gdyby nie szokująca, powiedziałabym, różnica cenowa. Otóż na stronie, którą Państwo widzicie, ta bluzka kosztuje ponad 200 funtów. U lokalnych wytwórców można ją kupić za mniej więcej 300 pesos. Te 200 funtów to jest prawie 5000 pesos. Tak więc lokalna wspólnota w żaden sposób nie korzysta z wytworów własnej kultury. Tutaj oprócz elementu materialnego jest jeszcze jeden. To zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest jeden z pokazów nowojorskiego tygodnia mody. A to, co widzicie Państwo, to jest strój bardzo mocno wzorowany na meksykańskiej jerdze. Tutaj oczywiście też cena stroju materialna
jest bardzo różna, jeżeli chodzi o lokalnych wytwórców i ten modowy strój, ale jest jeszcze jeden aspekt tutaj niezwykle ważny. Otóż, jeżeli w bluzie takiej wyjdzie nowojorski, powiedzmy, hipster, to jest powód do dumy. Jeżeli wyjdzie w niej członek meksykańskiej mniejszości, jest wielkie prawdopodobieństwo, że zostanie poddany dyskryminacji. Dlatego, że wiążą się z tym strojem, że tak powiem, w środowisku naturalnym bardzo określone negatywne konotacje. I jeszcze jeden przykład. Tym razem, jak Państwo widzicie, już nie strój, ale mebel, przygotowany dla jednej z kolekcji firmy Louis Vuitton, który to mebel wykorzystuje tradycyjny, znowu meksykański wzór. I to, że ten mebel się pojawił na jednej z wystaw, sprowokowało władze Meksyku właśnie do tego, żeby napisać do firmy z zapytaniem, czy nie rozważali w żaden sposób współpracy z lokalnymi twórcami i z autorami tego wzoru. Firma nie odpowiedziała w żaden sposób, ale mebel ze strony zniknął. I znowu, być może uznacie mnie Państwo za straszną materialistkę, ale myślę, że akurat w tym kontekście warto powiedzieć, ile miał kosztować. Otóż miał on kosztować 18 tysięcy dolarów. Jak się u Państwa domyślacie, ani jednego centa z tych 18 tysięcy nie mieli dostać prawdziwi autorzy tego wzoru. Tutaj kolejny przykład to będzie znowu o pieniądzach, ale nie tylko o pieniądzach, bo również o lekceważeniu. Znana pewnie Państwu, przynajmniej niektórym z Was, firma Victoria's Secret, która wiele swoich pokazów bielizny opiera na wątkach właśnie takich kulturowych, etnicznych, często korzystających z elementów tożsamości różnych narodowości. I to, co Państwo widzicie, jest niewątpliwie inspirowane tradycją rdzennych mieszkańców Ameryki. Mamy tutaj pióropusz, mamy tutaj charakterystyczną niebieską biżuterię, mamy tutaj charakterystyczne wzory. I oczywiście odezwały się natychmiast głosy krytyki. To była kolekcja, jeżeli mnie pamięć nie myli, 2012 roku. I pojawiły się głosy mówiące o tym przede wszystkim, że ta rdzenna ludność to nie jest jakiś relikt przeszłości, czy jakiś motyw, który można sobie dowolnie wykorzystywać. Pojawił się również inny wątek, mówiący o tym, że wpisywanie się jeszcze w taki trend agresji seksualnej wobec kobiet z tych wspólnot jest niewłaściwym działaniem. Wtedy firma Victoria's Secret przeprosiła. Natomiast najwyraźniej uznała, że to jest świetny motyw promocyjny, dlatego że kolejne kolekcje były równie naszpikowane inspiracjami, powiedzmy, kulturowymi różnych kultur, i już żadnych więcej przeprosin nie było. Szczególnie bolesne, znowu właśnie dla rdzennych mieszkańców Ameryki, szczególnie bolesne było to, że modelka reprezentująca październik, który w Stanach Zjednoczonych jest właśnie poświęcony rdzennym mieszkańcom, wychodzi w takich strojach. Bo pewnie Państwo wiecie, że pióropusz to nie jest tylko jakaś tam ozdoba na głowę, ale część tradycji kulturowej, również w pewnym sensie religijnej, i traktowanie go w taki sposób niekoniecznie podoba się tym wspólnotom. Podobnie zresztą jak smok w tradycji chińskiej. Tutaj modelkę w takim stroju macie Państwo na środkowym slajdzie. Kolejny przykład takiego niewłaściwego traktowania dziedzictwa kulturowego innych bez pytania ich o zgodę, to jest to, co Państwo widzicie, tak? To znaczy, podpisów pewnie nie widać, ale tutaj macie Państwo hipsterskie majtki Navajo, a tutaj macie z kolei
flaszkę na wachę, tak? I znowu, używanie ich jako wzorów na bieliźnie jest raniące i krzywdzące dla małej wspólnoty. A umieszczanie tego typu wzorów na właśnie butelce, tak, czy piersiówce jest no, chyba lekceważeniem bardzo poważnego problemu, który dotyka mieszkańców rezerwatów jeszcze na przykład, albo w ogóle rdzennych mieszkańców, to znaczy problemu alkoholizmu. I to jest tego problemu zdecydowanie trywializowanie. Żeby nie było, że ja tylko o rdzennych mieszkańcach, to tutaj macie Państwo afrykański przykład. Lud Masajów i ich wizerunek i ich wzory byli wykorzystani przez około 1000 korporacji, które wykorzystywały, no zresztą tutaj ponownie macie Państwo firmę Louis Vuitton, która wykorzystuje ten wzór bardzo aktywnie w swoich kolekcjach. I znowu to sprowokowało starszyznę plemienną do tego, żeby zapytać, a może by tak z nami współpracować, może w jakiś sposób dać również nam poczerpać zyski z naszej tradycji. No niestety, to nie zostało w żaden sposób uwzględnione. A to o tyle bolesny problem, że prawie 80% tej populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. I prawdopodobnie jeden taki szal, czy jedne takie szorty mogłyby rozwiązać problemy wielu ludzi. Ale oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że właściwie takie kratki to można w każdym sklepie z kratkami sobie kupić. No więc spójrzmy na coś bardziej charakterystycznego. To jest strój, to jest oryginalne zdjęcie jednego z ostatnich szamanów inuickich, a tu macie Państwo z kolei strój bardzo mocno inspirowany tym wzorem. Tak? Tutaj mam nadzieję, że wyczuliście Państwo ironię w tym, co powiedziałam, bo widać, że to jest właściwie dokładna kopia tego stroju. Zaprotestowała prawnuczka tegoż szamana i dowiedziała się, że ale powinna się cieszyć, no bo to przecież jest popularyzowanie tej tradycji. Szkoda tylko, że bez żadnego kontekstu i żadnego omówienia tej sytuacji. Dosyć szokującym przykładem jest też przykład nowozelandzki, dlatego że pewnie wiecie Państwo, że mieszkający tam Maorysi między innymi jako część swojej tożsamości kulturowej traktują tatuaże, które znajdują się również na ich twarzach i generalnie na odsłoniętych częściach ciała. Natomiast ludzie ci mają ogromne problemy z dostaniem pracy, jeżeli faktycznie te tatuaże są widoczne. Taką politykę prowadzą między innymi nowozelandzkie linie lotnicze. I znowu, wydawałoby się, że no okej, prowadzą taką politykę, nie można, to nie można. Ale jednocześnie wzory z tych tatuaży znajdują się na ich samolotach i na strojach personelu pokładowego. Tak więc, w niektórych miejscach, powiedzmy, te tatuaże są w porządku, a w innych niekoniecznie. Tutaj znowu pewien przebłysk nadziei, a mianowicie sądy nowozelandzkie stwierdziły, że to nie jest sztuka po prostu i sposób jakiegoś artystycznego ozdabiania ciała, tylko część tożsamości i zakazała takich praktyk dyskryminacyjnych. Tak na bardzo szybko pokażę Państwu również symbolika klubów sportowych. Myślę, że Państwo wiecie, skąd one mogą pochodzić. I to znowu, praktyka umieszczania wojowników, tak, czy ich symboliki w jakiejś identyfikacji wizualnej klubów jest o tyle bolesna, że bardzo długo niebiali zawodnicy, tak powiedzmy, nie mogli w nich grać. A jeden z rdzennych mieszkańców, któremu udało się tam dostać, przez wiele lat był w klubie po prostu dyskryminowany. A klub szczycił się tym właśnie, że ma wojownika na obrazku.
O włosach mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, ale w tym kontekście istnieją dobre i złe włosy. Tutaj akurat są złe włosy w dobrym wydaniu. I tak, przed świętem, które nas niedługo czeka, jeszcze dwa obrazki, a potem jeszcze jeden polski i kończę. Otóż tutaj macie Państwo bardzo wyraźne korzystanie z kultury. W jednym przypadku, jak Państwo widzicie, meksykański, i druga to jest kultura, powiedzmy, łacinoamerykańska. Obie te gwiazdy wykorzystują pewien obiekt kulturowy, pewien akt kultury, nie ponosząc konsekwencji, które ponosiłaby, powiedziałabym tak, rdzenna nosicielka tego stroju. Tak? Tutaj, jak widzicie? Chyba nie widzicie, ale Rihanna ma wręcz namalowany ślad po kuli na piersi. Tak? Nie przypadkiem zresztą. No i polski przykład, żeby nie było, że my tacy amerykańscy wszyscy jesteśmy, tak? Amerykę krytykujemy, to również my dokonujemy pewnych aktów zawłaszczenia kulturowego. Prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka dostał, Szanowni Państwo, dotację w wysokości 400 tysięcy złotych, prawie w tym samym czasie, kiedy na budki z kebabami prowadzone przez właścicieli tej marki, że tak powiem, były w Polsce ataki. Między innymi tutaj niedaleko chyba Wełku, prawda? Był taki napad. Tak więc, czy kulturę można ukraść? Mam nadzieję, że pokazałam Państwu, że można. I nie tylko w tym dosłownym i materialnym sensie, ale również w inny sposób ją zawłaszczyć i strywializować. Ale miejmy też nadzieję, że takich przypadków będzie coraz mniej, bo będziemy tego coraz bardziej świadomi. Dziękuję bardzo.